ma być sposobem na promocję powiatu i jego najcenniejszego zabytku, jakim jest Zamek Piastowski. Mowa o banknocie kolekcjonerskim o wartości 0 euro, którego sprzedaż ruszy już w sobotę. Idea emisji banknotów pamiątkowych 0 euro zrodziła się w 2015 roku we Francji i z powodzeniem jest kontynuowana w wielu krajach. Pierwsza polska emisja banknotu 0 euro z wizerunkiem Warszawy miała miejsce 24 listopada 2019 roku. Teraz przyszła pora na powiat raciborski. Pomysł to promocja ziemi raciborskiej, promocja najważniejszego zabytku w powiecie raciborskim, ale myślę w województwie śląskim, naszego Zamku Piastowskiego, żeby po prostu po dobie, powrocie, po pandemii zachęcić do odwiedzenia naszego powiatu. Mamy się czym pochwalić, mamy szereg ścieżek rowerowych, atrakcji, które znajdują się przy ścieżkach, wieże widokowe i wiele fajnych, ciekawych miejsc, a przede wszystkim napędzić tym samym naszą gospodarkę miejscową. Stąd każdy pomysł, który ma wypromować w szerokim gronie naszą ziemię raciborską, myślę, że jest dobry. Banknot przedstawia widok Zamku Piastowskiego w Raciborzu od strony dziedzińca. Centralne miejsce zajmuje kaplica zamkowa pod wezwaniem świętego Tomasza Becketa. Dodatkowo na banknocie umieszczono awers i rewers Halerza Raciborskiego, srebrnej monety bitej i używanej jako środek płatniczy w księstwie raciborskim w XV wieku. Banknot jest kolekcjonerski, jest to już wydanie, które na świecie, w wielu krajach Europy miało miejsce. U nas w Polsce parę miejscowości już mamy, dołączamy do grona osób, które będą mogły poszczycić się wydaniem tego banknotu. Zainteresowanie, to powiem, jest bardzo wielkie. Jest nakład limitowany, 5 tysięcy sztuk, żeśmy jako powiat wypuścili, podpisaliśmy umowę. Tak jak powiedziałem, jesteśmy już w posiadaniu tego banknotu fizycznie. No myślę, że kolekcjonerzy już dzwonią, pytają, czy jest możliwość pozyskania. W związku z tym, że nakład jest limitowany, z zakupem banknotu warto się pospieszyć. Zapraszamy wszystkich do nabycia tego banknotu kolekcjonerskiego. Sprzedaż internetowa rusza 30 stycznia. Oczywiście banknot będzie również dostępny w naszym Centrum Informacji Turystycznej na Zamku Piastowskim, więc tutaj wszystkich miejscowych, naszych mieszkańców zapraszam. Jeśli ktoś jest zainteresowany, w cenie 20 zł będzie można taki banknot nabyć. Przy okazji emisji powiatowego banknotu starosta zaprezentował też krótki film promujący najcenniejszy zabytek naszego regionu. Wszystkich bardzo serdecznie. Grzegorz Swoboda, jestem starostą raciborskim. Dzisiaj chciałem Państwu zaproponować, przede wszystkim pokazać nasze wspaniałe miejsce, jeden z najcenniejszych zabytków na Śląsku. Otwieramy się nie tylko na Śląsk, ale na całą Polskę. Stąd dzisiaj premiera, prezentacja naszego banknotu. Idea powstała właśnie tutaj w sercu samego Raciborza, w sercu naszego powiatu raciborskiego. Prezentujemy dzisiaj banknot, na którym główne znaczenie ma nasza kaplica świętego Tomasza Becketa. O kaplicy więcej oczywiście nasz miejscowy kustosz Grzegorz Nowak za chwileczkę opowie. Ja jednak zapraszam do odwiedzenia naszego miejsca, do odwiedzenia tego wspaniałego tutaj serca Grodu Piastów. Tutaj Zamek Piastowski w Raciborzu promujemy, zapraszamy serdecznie. Znajdujemy się w kaplicy zamkowej, która jest najstarszym elementem naszego Zamku Piastowskiego w Raciborzu i pochodzi z XIII wieku. Kaplica jest też nazywana perłą śląskiego gotyku, a to dlatego, że jest porównywalna do francuskiej Champ-Chapelle, która jest na terenie Francji pod Paryżem. Podobnie jak paryska, jest także dwupoziomowa. Pod nami jest też taki drugi poziom i tam kiedyś prawdopodobnie przechowywano relikwie patrona kaplicy, czyli świętego Tomasza Becketa z Canterbury, arcybiskupa z Anglii, którego mamy na obrazie głównym na ołtarzu. Grzegorz Swoboda ma nadzieję, że nowy sposób promocji powiatu przyciągnie turystów do naszego regionu, a także przyczyni się do wzrostu gospodarczego powiatu. A z nieoficjalnych źródeł wiemy, że w kontekście promocji powiat już niebawem znów nas zaskoczy.